Bardzo serdecznie z tej strony Agrowymysłowa i witam was już w trzecim odcinku serii Polska Wieś FS14. Długo nie było tej serii i jest oczywiście seria FS14 Polska Wieś znowu, więc jeśli chcecie kolejny odcinek z polskiej wsi, to pod tym filmem musi być tutaj 8 łapek w górę. Długo tej serii nie było i w dzisiejszym odcinku zrobimy dwie rzeczy. Trzy właściwie. W pierwszej kolejności kupimy sobie tutaj pole, takie malutkie. Teraz wam pokażę, gdzie. Znaczy nie malutkie, bo tutaj mamy dwa małe. Kupimy sobie to pole tutaj na przeciwko naszego gospodarstwa, te płaskie. Za 120 tysięcy. I pojedziemy tutaj siewnikiem z nim. I też będzie pod pszenicę. Żeby to tak ładnie było. On sobie tutaj będzie pracował autopilotem, a my tymczasem kupimy sobie jedną rzecz, mianowicie rozsiewacz nawozu, żeby nam przyjęło się lepiej. Da ten za 148 tysięcy. I właśnie tutaj zaraz pojedziemy naszym dojczwarem. Czekajcie, dojczwar. Dojczwar został odpalony. I teraz sobie jedziemy po ten. Bardzo was wszystkich przepraszam już, że tak długo tej serii nie było, ale no niestety, no nie miałem chęci po pierwsze, żeby nagrywać tą serię, ale wracamy z tą serią, wracamy. Przysięgam, wracamy. Nie będziemy ją nagrywać. Chyba że znowu coś się pojawi, jakiś filmik. Dobra. Teraz mamy jakiś. Musimy tutaj się, kurde, przedostać przez te. Zaraz wam pokażę. Musimy wywalić tą tutaj przyczepę stąd. Ona jest niepotrzebna. I zaraz tu przekulniemy się, zaraz czekajcie. O. I jedziemy sobie. Rozsiewać dzisiaj nawóz tym dużym siewnikiem. Przydałoby się właśnie dużym siewnikiem, a nie, bo źle pojechaliśmy. Dobra, co my teraz będziemy robić? 8 łapek. Ma być pod tym filmem 8 łapek. Jak nie będzie 8 łapek, to nie będzie kontynuowana ta seria. Tymczasem sobie robimy szlaczki. Tutaj macie wiatr, jak widzicie po tej stronie. No i co? Nagrałem się w kukurydzy, nagrałem wybieranie ziemniaków. No oczywiście dla was siew kukurydzy wam się nie przyjął. Ej, co tu jest grane? Czyżby to było zasiane pole pszenicy w tym miejscu? Dziwne to bardzo. Tutaj jak widzicie już ładnie zaczęło siać. Znaczy schodzić. My tymczasem będziemy rozsiewać nawóz. Tylko nawóz musimy tutaj skręcić. Czekajcie. Skręcimy sobie. No. Skręcić. O. Buf. Uderzył. I chyk. Mat. Idzie 100%, ja pierdyczę. Dobra. Teraz spójrzcie jedną rzecz taką. Oddalimy sobie kamerkę. O, i puścimy sobie zaraz rozsiewarkę. Będzie pracować. Ona jest chyba szersza. Kurde. Jednak nie. Jednak nie jest taka szersza. Jednak trzeba do tego momentu robić. Dobra, zakręcamy, trochę gówniana to zrobiliśmy, ale gówniana to rozegraliśmy, przepraszam. Ale my sobie lecimy, teraz w drugą stronę. Teraz jest niczym obraz w 2D.
Bardzo wam chciałbym wam też podziękować za to, że wbiliście te 600 subskrybentów do końca kwietnia. Otóż naszym celem do końca czerwca jest wbicie 700 subskrybentów. Jeśli nam się uda, będzie jakiś specjalny odcinek, na pewno z tego, na pewno z jakiegoś farminga, będzie specjalny odcinek. Tylko muszą być te subskrypcje, łapki, wyświetlenia, będą wtedy fajne odcinki. Na razie to tak jest po łebkach. Kurde, jedź trochę precyzyjniej. Dobra. Ładnie tu sobie już zapuściłem. Bardziej zielony rozsiewacz i prawie zielony rozsiewacz i zielony Deutschmar. Tylko jeszcze musimy tu zastosować pewne poprawki. Tu na przykład. I lecieć na drugie pole. Drugie pole będzie trudniejsze. W kolejnym odcinku będziemy robić żniwa na dużą skalę. Tylko musimy kupić fachra małego. Małego fachra i będziemy musieć na dwa kombajny. Tylko musimy skombinować jeszcze Ursusa i będzie fajnie. Patrzcie, jak to szybko idzie, nie? 91%. No, po coś tego wyłączył. Coś chyba zaciął się ten. Tymczasem będą lepsze plany, jak posiejemy ten nawóz. Po to to chodzi, żeby były lepsze plany, będziemy mieli więcej pieniędzy i tak dalej. Kiedyś ten fertilizer speeder został zablokowany. Zobaczę, jak jest z tym. Z tym, co jest kurde grane. I co on zrobił? Zasiał wszystko. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że zasiał wszystko. Tymczasem sobie tutaj zaparkujemy. I lecimy na następne pole. Trzecie do obsiania. I włączamy. O, i hop. I lecimy tak sobie z tym tematem. Jak mówiłem, 8 łapek to kolejny odcinek pod tym kanałem. Musi być warunek, 8 łapek. Za dużo nie gadam, widzicie. Ale cóż. Dobra, teraz obrót. Wykręcamy. Chciałbym, żeby ktoś zagrał nagrał multiplayer, lecz nagranie multiplayer wymaga tego, żeby stać koło bliższej osoby, bo na Wi-Fi nie działa, tylko na Bluetooth. Właśnie farming nie ma czegoś takiego, w tych mobilnych farmingach nie ma czegoś takiego, że nie ma serwerowej tej. Nie ma serwerowej, jakby tam to powiedzieć, nie ma serwerowej edycji. Chyba, że w 23, jak wam będę nagrywał, jeśli mi pójdzie sprzęt, to będę wam nagrywał 23. Zobaczymy, jak to będzie fajnie wyglądać, bo chciałbym 23 nagrywać bardzo. Ale do premiery jeszcze 17 dni. Tak wam powiem. Jeszcze 17 dni do premiery. Ale ja chętnie bym sobie kupił taką grę. Nie wiem, ile tam jest złotych za tą grę.
ile będzie, pewnie będzie ta gra dość droga. Ale kto oczekuje na Farminga 13, ten niech pisze w komentarzu. No i co? Tu też sobie już zrobiliśmy poprawiny. Dobra. I teraz jeszcze musimy poprawić pewien fragmencik. Tylko pokażę wam zaraz, o jaki fragmencik mi chodzi. O ten fragmencik mi chodzi tutaj. Patrzcie. Tutaj muszę poprawić fragmencik. I teraz lecimy na następne pole. Patrzcie, jak ładnie już rośnie, nie? Nawóz chyba im pomógł. Dobra, ostatnie pole. I kończymy odcinek. Tylko, nie, po co ty włączysz autostop? Lecisz tak. O, i będzie tak sobie siać. Bo obornikiem to tak niekoniecznie. Obornik to tak pod glebę. A tutaj zwykły czajny nawóz. No, nawóz też jest dobry. Nie wiem, na co pługi są w tym farmingu 14, wam powiem. Na co one kurna są? A to jest dość duże pole, takie długie. Więc no co? Jeszcze tutaj sobie obsiejemy, jeszcze mamy już mniej niż połowę pola. I kończymy. I do zobaczenia w następnym odcinku, a w następnym odcinku będą żniwa na 2 fachry, czyli tam znaczy bizony. I cześć panowie, kurde. Bo to widzicie, znowu na cheatach jadę, bo kurde, powiecie mi, że nie zarabiam na nic. Oczywiście, ale żeby wiecie, ciekawiej było, to musiałem trochę pobrać happy moda. Czekajcie. Kto gra Farminga 20, nie, Farminga 14, ten niech pisze też. No i co jeszcze zostało nam tu do opisania? Puzzle w kamień. Czekajcie, jeszcze tutaj sobie pojedziemy kawałeczek. Patrzcie, już chyba nic. Tak więc co? Do zobaczenia. 8 łapek w górę to kolejny odcinek. Pa, pa, cześć.